Siemanko. Dzisiaj powiemy sobie o moim top 5 kryptowalut do kupienia na koniec 2022 roku w celu jak najlepszego przygotowania się do kolejnej hossy w 2023. Na wstępie zaznaczę, iż nie jestem doradcą finansowym, to nie jest porada inwestycyjna, a jedynie subiektywna opinia, więc nie powinniście traktować jej jako wyznacznik. Eee... Oczywiście, jeżeli chodzi o te projekty, no to wszystkie te projekty znajdziecie na Binance. Jeżeli nie macie tam jeszcze konta, no to link do rejestracji wraz z zniżką, jeżeli chodzi o prowizję minus 20%, znajdziecie w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Tam również powinniście znaleźć link do artykułu w całości w wersji papierowej e, prosto z mojego bloga. Czyli jeżeli chcielibyście doczytać o tych projektach nieco więcej, no to serdecznie polecam e, przeczytać e, mój artykuł na ten temat. I teraz tak, zanim przejdziemy do rzeczy, powinniście wiedzieć nieco więcej na temat kryteriów, jakimi się kierowałem. Brałem pod uwagę zarówno potencjał wzrostowy, aktualną kapitalizację, zainteresowanie, roadmapy na najbliższe miesiące, a także usprawnienia, jakie zostały już wdrożone tak, na przestrzeni ostatniego roku na przykład. Na moje zestawienie złożyło się mnóstwo czynników, również jeśli chodzi o kolejność tych altcoinów na liście. Część z Was będzie miała z pewnością odmienne zdania w tej kwestii, jednakże oceniłem potencjał każdego z tych projektów tak, a nie inaczej. Brałem pod uwagę także ryzykowność inwestycji, jeżeli dobrnęliście... Do tego momentu, no to możemy teraz chyba zacząć i przejść od razu do tego, jakie projekty wybrałem. Tak, i postaram się mniej więcej tutaj uargumentować te swoje decyzje. Także zrobimy sobie po każdym z takich projektów takie małe podsumowanie, dlaczego tak, a nie inaczej. Także przechodzimy do pierwszego altcoina: jest to Binance Coin, czyli BNB. Jest to piąta pod względem kapitalizacji, oczywiście nie licząc stablecoinów, kryptowaluta na świecie. Sukces tego altcoina leży bezpośrednio w działaniach Binance, tak? Binance ciągle rozwija ekosystem, poszerza go o nowe dubs. Bardzo popularny stał się ostatnio na przykład rynek NFT oparty o łańcuch BSC, natomiast blockchain jest wydajny tani, a gwarantem jego dalszych sukcesów według mnie są renoma i zasięgi największej giełdy krypto na świecie, tak? To oczywiście nie wszystko. Choć Binance Coin ogólnie notuje ogromne wzrosty przy każdej hoście, to sam projekt, jak i giełda e, zdobywają przewagę nad konkurencją w okresie bezsy. Kiedy inne projekty na przykład oszczędzają, by przetrwać ten trudny okres, to Binance inwestuje w kolejne zasoby e, czy skupuje obiecujące altcoiny po promocyjnych cenach. Dzięki temu e, giełda w każdej kolejnej hoście dysponuje kapitałem umacniającym także notowania BNB. E, warto wspomnieć, że Binance Coin jest tokenem oczywiście deflacyjnym. To również e, pośrednio czyni z BNB perspektywicznego altcoina, e, który mimo wysokiej pozycji w rankingu wciąż ma szansę na solidne wzrosty. Według mnie sieć e, BSC to między innymi super app, e, DeFi, potężny rynek NFT i Metaverse. E, co może pójść nie tak? No, e, cóż, kilka lat temu giełda została na przykład schakowana. W dłuższej perspektywie odbiło się to na niej generalnie pozytywnie, ponieważ wszystkie utracone przez użytkowników, czyli inwestorów środki zostały niemal natychmiastowo zwrócone. Bezapelacyjnie miało to wpływ na dzisiejsze zaufanie wobec giełdy Binance. Jeżeli giełda nie zawija się w takim momencie z rynku, a do tego posiada wystarczające zasoby finansowe, by zrekompensować te straty, no to generalnie w dłuższej perspektywie niewątpliwie buduje to zaufanie inwestorów wobec tej giełdy. Tak sądzę, przynajmniej są to moje subiektywne odczucia. Dlaczego Binance Coin to numer jeden na liście? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Binance w czasie BESSY działa opozycyjnie w stosunku do innych giełd, czyli CEO tutaj giełdy Binance, no to taki stosunkowo bystry koleś, który według mnie tutaj działa dosyć, e, dosyć kontrowersyjnie, ponieważ no, w tych trudnych czasach, e, jakimi jest niewątpliwie Bessa, e, czyni odpowiednie inwestycje, dzięki którym Binance no, generalnie pozostaje najlepiej e, przygotowaną giełdą na kolejne hossy, tak? Czyli na te nadchodzące, nadchodzące miesiące. Środki z tych inwestycji no, pozwalają tutaj giełdzie Binance działać, zanim po prostu inne projekty odkują się na tyle, by obudzić się z tego takiego zimowego, bezsowego letargu. Z początkiem Hossy robi to ogromną różnicę, tak przynajmniej uważam. Kiedy na przykład Coinbase redukowała etaty, Binance zatrudniała kolejnych pracowników, a przecież rynek palił się na czerwono. To właśnie. To wybieganie działaniami do przodu czyni według mnie z Binance Coin nie tylko perspektywiczną, ale i względnie bezpieczną inwestycję. Pozostałe altcoiny na tej liście no w sumie wiążą się z większym ryzykiem, a więc z tego względu, właśnie Binance Coin zajęła tutaj pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o moje piki na rok 2023. Przechodzimy do kolejnej kryptowaluty. Jest to oczywiście Cosmos Atom, tak? Cosmos Atom, czyli taki wielki, uśpiony ekosystem, wielki, uśpiony gracz, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Więc tak, projekt Cosmos Atom no, wykorzystuje protokół konsensusu Tendermint. Celem tutaj kosmosu Atoma jest koordynacja pomiędzy różnymi łańcuchami bloków w obrębie zdecentralizowanych finansów i to właśnie ta współpraca międzyłańcuchowa czyni e, z kosmosu je, e, czyni kosmos jednym z najbardziej obiecujących altcoinów do hodlowania w nadchodzących latach. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Wiele projektów uważa sieć kosmos za najlepszy z możliwych wyborów, ponieważ no, jest to sieć tania, wydajna, szybka, e, skalowalna, a do tego umożliwia współpracę pomiędzy projektami na poziomie, o jakim nie ma mowy w przypadku żadnego innego blockchaina. Dodatkowo y, Kosmos Atom jest aktualnie bardzo daleko od swojego ATH, który wynosi prawie 40 dolarów za token, a więc no, jesteśmy tutaj w głębokim dołku. To nie wszystko, choć kosmos Atom rozwiał się według mnie w ostatnich, tutaj w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku nad wyraz dynamicznie, no to jakby przespał tą ostatnią hossę. dużo lepiej radzi sobie w beście, Jest jednym z tych altcoinów, które w ostatnich tygodniach jedynie zyskują na wartości, czyli jakby działa w opozycji do wszystkich pozostałych projektów w większości przynajmniej. Grube ryby najprawdopodobniej właśnie napychają sobie kieszenie atomem. Jedno jest pewne, że coś się święci, także no, jestem tutaj pozytywnie nastawiony co do tego projektu i do jego przyszłości i być może właśnie 2023 rok to będzie rok Atoma, tak? czyli no, tutaj jest, jest niewątpliwie duży potencjał. E, w dużym skrócie kosmos umożliwia interakcję z łańcuchami bloków poza standardowym połączeniem sieciowym. E, dzięki elementom dopasowującym umożliwia m.in. np. E, implementację własnych ustawień, w czym pomaga mechanizm konsensusu. Blockchainy w Tendermint są wyjątkowo bezpieczne i nieprawdopodobnie skalowalne. TPS przekracza tutaj 10 tysięcy na sekundę przy uszkodzeniu 33% węzłów, a blockchain Cosmos może łączyć się z blockchainem Cosmos może łączyć się każda sieć bazująca na algorytmach. Proof of stake i proof of work. Tak? E, natywnym tokenem e, kosmosu jest Atom, a posiadacze tokena generalnie weryfikują transakcje, a także no, posiadanie tego tokena przyznaje im prawa głosu. Jest to oczywiście proof of stake, więc nagrodę otrzymujemy za delegowanie tokenów do walidatorów, a nie za mining. Natomiast sam zespół tworzący kosmos jest naprawdę potężny. Nie sposób e, zliczyć w sumie tych wszystkich ulepszeń i usprawnień sieci kosmos na przestrzeni ostatnich lat. Także pod względem technologicznym, tutaj kosmos Atom dalece wyprzedza konkurencję, natomiast jest to jeden z tych projektów, które e, potężnych wzrostów jeszcze nie zaliczyły. Czyli no, tutaj jest szansa, że być może tym razem. Ekosystem Kosmos jest według mnie jednym z największych i najszybciej rozwijających się ekosystemów w krypto, a posiadanie tokenów Atom upoważnia także do odbioru airdropów, których wartość niejednokrotnie przekracza setki, a nawet tysiące dolarów. Dlaczego tutaj zdecydowałem się umieścić kosmos na miejscu drugim? Otóż Kosmos Atom to kryptowaluta, którą wzrosty skutecznie omijały przez ostatnie lata, a notowania w BESSie sugerują, że tym razem może być zupełnie inaczej. Do tego, no oczywiście, mówimy tutaj o szybkim, tanim i skalowalnym blockchainie z mnóstwem zaawansowanych usprawnień, jednym z najprężniej według mnie rozwijających się ekosystemów w sferze krypto. E, także no projekt jest naprawdę świetny, a potencjał do wzrostu ogromny. Do tego e, wielkimi krokami zbliża się Atom 2.0 czyli no tutaj według mnie ewidentnie zasłużony numerek 2 na mojej liście. Przechodzimy do projektu numer 3, a więc projekt numer 3, czyli 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 Polygonmatic, tak? A więc Polygon e, wspomaga Ethereum jako łańcuch boczny łączący sieć ETH, skaluje warstwy e, drugie, czyli łączy projekty oparte na blockchain, które nie są interoperacyjne e, z siecią ETH. Matic oczywiście korzysta z algorytmu proof of stake i łączności Commit Chain, by pomagać w skalowaniu sieci Ethereum. Oczywiście Ethereum przeszło na proof of stake, więc jest to już niejako przeszłość, tak? I teraz Matic musi tutaj znaleźć nowe rozwiązanie i zastosowanie dla swojego blockchaina na najbliższe lata. Także zacznę od tego, że sieć Polygon już teraz rozwinęła się na tyle, że nie musimy się obawiać o jej dalsze losy. Ekosystem rozwija się bardzo prężnie, transakcje są szybkie, blockchain skalowalny. Polygon to także dziesiątki tysięcy zdecentralizowanych aplikacji, kolejne dziesiątki tysięcy w drodze. Sam projekt jest generalnie daleko od swojego ATH, więc niewątpliwie jest tutaj miejsce na rozwój i Polygon Matic bez wątpienia pójdzie w stronę Polkadot czy. Kosmos atom. Według mnie, oczywiście, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Najbliższe miesiące dla Polygona to przede wszystkim praca nad rozwojem multichaina i znaczącym poszerzeniem całego ekosystemu. Dlatego osobiście uważam Polygon Matic za projekt godny miejsca trzeciego na mojej liście ze względu na odległość od ATH, dotychczasowy rozwój i generalnie częściowe odcięcie się od Ethereum, co z pewnością będzie miało przełożenie na intensywność prac nad samym ekosystemem Polygon w nadchodzących latach. Sądzę, że poligon matic czekają w 2023 solidne wzrosty, ponieważ jest to projekt, który, wszystkie zasoby konieczne do tego by konkurować z Ethereum już posiada. Jeżeli chodzi o long term, no to myślę, że tutaj Polygon Matic może okazać się właśnie dla Ethereum 2.0 solidnym konkurentem. Także no według mnie jest to bardzo, bardzo perspektywiczny altcoin, którego warto mieć na uwadze, jeżeli chodzi o nadchodzące miesiące i tutaj z pewnością jest szansa na to, że gdzieś tam Polygon Matic na przestrzeni najbliższej hossy wzrośnie nawet do 2 dolarów. Także no ta inwestycja być może zwróci się dość szybko, a na pewno jeżeli chodzi o najbliższe lata, no to tutaj jest szansa na to, że Polygon Matic gdzieś tam jeszcze zwielokrotni swoją cenę, ponieważ no prawdopodobnie będzie to rzeczywiście solidna konkurencja dla Ethereum. Przejdźmy do miejsca kolejnego, czyli miejsce czwarte. A na miejscu czwartym Cardano, czyli jeden z tych najbardziej dotkniętych według mnie wahaniami projektów, a przynajmniej no, w trakcie ostatnich hossy. E, solidne wzrosty w czerwcu, długo, długo nic. E, natomiast twórcy Cardano pracują e, nad e, różnymi potężnymi usprawnieniami, które z pewnością tutaj przyciągną nowych inwestorów i umożliwią projektowi realne konkurowanie z Ethereum w nadchodzących latach. Projekt generalnie ewidentnie buduje zasieki, bo 22 września doczekaliśmy się aktualizacji Vasil, która zwiększa przepustowość i skalowalność sieci, a także Bluetooth V2, która który znacząco redukuje opłaty w jej obrębie. Zostały także rozwiązane wszystkie inne palące problemy tej sieci, także tutaj generalnie wszystkie przeszkody kardano na drodze do wzrostu w nadchodzących miesiącach, w nadchodzącej hoście zostały pokonane. Tak? Nie jest to pick numer jeden, aczkolwiek Cardano z pewnością pozostaje inwestycją godną rozważania. Realnie możemy tutaj też oczekiwać wzrostów do 2 dolarów za token. Tak przynajmniej sądzę. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia. Przejdźmy do pozycji numer 5 na mojej liście. Według mnie będzie to dla Was trochę zaskakujący wybór, ponieważ część z Was pewnie obstawiałaby inaczej. Ja natomiast sądzę, że w tym projekcie drzemie pewien potencjał, o którym warto powiedzieć, bo być może. Nie każdy rozumie, jak ten projekt tutaj bardzo może być obiecujący w nadchodzących latach na przestrzeni tego, jakie zmiany zachodzą ogólnie na świecie. Tak, także przejdźmy do pozycji numer 5, czyli. Filecoin, tak? Filecoin, czyli kryptowaluta, o której generalnie nie mówi się aż tak dużo, natomiast e, mimo wszystko znajduje się na miejscu numer 36 e, w rankingu CoinMarketCap i warto o nim powiedzieć z kilku prostych powodów. E, jest to generalnie najmniejszy i najbardziej ryzykowny projekt na tej liście, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast nie znaczy to, że najgorszy. E, Filecoin zajmuje 36 pozycję w rankingu CoinMarketCap, ale ma wszystko co potrzebne do tego, żeby wspiąć się w górę w najbliższej hoście. Tak? Mowa tutaj o zdecentralizowanej platformie, która służy do przechowywania informacji. W XXI wieku informacje generalnie są cenniejsze niż pieniądze, zatem projekt numer jeden w tej niszy powinien już dawno przykuć Waszą uwagę, natomiast inwestycja. W niego wydaje się obiecująca i potencjalnie opłacalna, według mnie, ponieważ a, generalnie Filecoin ma wiele perspektyw, jeśli chodzi o rozwój. Na przykład masowa akceptacja krypto i usług w chmurze w celu przechowywania wrażliwych informacji, może być narzędziem umożliwiającym budowanie dodatkowego dochodu itd. itd. Filecoin nawiązuje ostatnio umowy partnerskie z wieloma. Wieloma dużymi firmami, jest według mnie jednym z takich największych konkurentów dla e, dysku Google czy dla iCloud. Chociaż według mnie jest to wciąż no, dość ryzykowna inwestycja, ponieważ użytkownicy nadal preferują przechowywanie informacji w chmurze przez e, np. dostawców systemów operacyjnych, e, ale być może zmieni się to w nadchodzących latach, jeśli no, zaczniemy cenić swoją prywatność e, nieco bardziej. Tak? Także Pamiętajmy, że wartość zdecentralizowanych zasobów najprawdopodobniej będzie w przyszłości jedynie rosnąć, a użytkownicy no, muszą najpierw zrozumieć, jak duże ma to znaczenie. Prawda jest taka, że z roku na rok ich świadomość jest coraz większa, dlatego sądzę, że notowania Filecoin zaczną piąć się w górę już w 2023 roku. Być może nie będą to jakieś tam spektakularne wzrosty, ale z całą pewnością liczę na stabilny i. No, generalnie zrównoważony rozwój tego projektu. Także no, to by było na tyle. Powyższa lista top 5 najlepszych kryptowalut, które warto kupić w 2023 roku została przygotowana w oparciu o moją subiektywną opinię, także nie musicie się z nią zgadzać, nie musicie się zgadzać z moimi typami, ani tym bardziej nie powinniście podejmować decyzji inwestycyjnych w oparciu o moją opinię. Są to tylko i wyłącznie spekulacje, jakieś tam subiektywne przewidywania. Tutaj no, dla przykładu ostatniego rajdu Chainlinka no, nie byłem w stanie przewidzieć, więc być może i teraz nie trafię, choć starałem się tutaj e, przedstawić e, argumenty jak najbardziej rzeczowo, żeby to nie była tylko i wyłącznie taka pusta opinia, więc brałem pod uwagę różne czynniki, wybrałem projekty, które generalnie e, w nadchodzącej hoście mogą... Ale nie muszą poradzić sobie całkiem dobrze. Także, no tutaj jeszcze raz przypominam, że nie jestem doradcą finansowym, a powyższy filmik, no nie stanowi porady inwestycyjnej. Natomiast jeżeli trafiliście tutaj szukając top 5 najlepszych kryptowalut na rok, 2023, to z pewnością powinniście poczytać o tych kryptowalutach, poszerzyć swoją wiedzę na ich temat i dopiero wtedy podjąć ewentualną decyzję. Są to niewątpliwie projekty, altcoiny, którym warto według mnie poświęcić kilka minut i które warto poznać nieco lepiej. Natomiast, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ich temat, no to polecam zajrzeć na mojego bloga. A tymczasem to by było na tyle. Przypominam o udostępnieniach. Jeżeli ten filmik rozejdzie się w miarę dobrze, e, będzie tam sporo wyświetleń, udostępnienia. No, to być może w najbliższym czasie także przygotuję aktualizację, czyli taki nowy filmik, czyli top 5 tych altcoinów, ale z low market capem, które warto kupić na rok 2023. Także myślę, że będzie to coś, co rzeczywiście powinno Wam się spodobać. No i cóż, do usłyszenia, cześć!